Szczęść Boże, witam Was serdecznie i bardzo Cię pozdrawiam. E, mówiliśmy o błogosławieństwach. Błogosławiony to znaczy szczęśliwy. I dzisiaj dwa pierwsze błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy i ci, którzy się smucą. W Starym Testamencie ubóstwo było znakiem tego, że Pan Bóg nie jest z kimś. Było oznaką przekleństwa. Jeśli ktoś nie miał dużo pieniędzy, to znaczy, że Bóg go opuścił. E, a Jezus pokazuje. Zupełnie inną rzecz. Że jesteś szczęśliwy wtedy, kiedy nie przywiązujesz uwagi do rzeczy materialnych. Jesteś szczęśliwy, kiedy całym Twoim szczęściem nie jest to, co posiadasz. To wracamy trochę, albo możemy skomentować tą Ewangelię z słowami Jana Pawła II, że w życiu chodzi o to, żeby bardziej być niż mieć. I myślę, że sobie doskonale zdajecie sprawę, że bardzo dużo ludzi upatruje szczęście w pieniądzach i bardzo dużo ludzi marzy o tym, żeby mieć bardzo duże pieniądze. Ale też jest to polskie przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają, bo można mieć kasę, ale być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Dlatego Jezus podnosi, wywyższa, jakby właśnie, czyni błogosławionymi, szczęśliwymi tych, którzy. Cieszą się zupełnie tym, co mają. I drugie błogosławieństwo, bardzo dziwne. Błogosławieni, którzy się smucą, ale bowiem będą pocieszeni. No jak? O co to chodzi? No to, to trochę się gryzie: smutny, a, a, a jednak szczęśliwy. Tutaj nie chodzi o taki smutek, który jest spowodowany cierpieniem czy prześladowaniem, ale Jezus pokazuje o smutek wewnętrzny. Czyli jeśli ktoś jest smutny w sercu z powodu, Zła, które się wokół dzieje, jest zasmucony sytuacją, która jest nie taka, jak powinna. To znaczy, że jest błogosławiony, czyli ma serce wrażliwe, czyli ma serce takie, które pozwala świat widzieć oczami Boga, bo pozwala widzieć, że jest nie tak. I tak samo to doświadczenie mamy wtedy, kiedy wiemy, że zgrzeszyliśmy i ten grzech powoduje w nas. Smutek, żal za grzechy. Więc stajemy też w pokorze o sobie, w prawdzie o sobie. Błogosławieni ci, którzy płaczą, którzy są smutni, ale bowiem będą pocieszeni. Kto ich pocieszy? Pocieszy ich Pan Bóg, jako ten, który przychodzi, żeby przemienić zło świata, a dać prawdziwe szczęście, takie, którego nie ma końca. I zadanie domowe, ale nie piszcie mi, nie wysyłajcie takie ćwiczonko. Chciałbym, żebyście, wtedy kiedy kogoś spotkacie, mogą, czy rodziców waszych, czy bliskich, czy znajomych, czy gdzieś wyjdziecie, żebyście patrzyli ludziom w oczy i zadali sobie pytanie: jakie on ma teraz emocje? Co w nim jest? Może spotkacie się z oczami ludzi smutnych, cierpiących i wtedy pomódlcie się za nich. Życzę Wam dobrego dnia, pięknego dnia i do zobaczenia następnym razem. Szczęść Boże!